Chwała Bogu. Ja chcę podzielić się z wami tym, co Pan Jezus Chrystus uczynił w moim życiu. Ja akurat do grupy 4B należy od połowy września. Pan Jezus poprzez tę służbę uczy mnie bardzo wielu rzeczy. W każdym miejscu, gdzie jesteśmy, dzielę się właśnie tym, co Pan Jezus dla mnie uczynił, ponieważ wiem, że dzisiaj wielu młodych ludzi ma ten sam problem, który ja kiedyś miałam. Jednak zanim to zrobię na wstępie, przeczytam fragment z listu do Rzymian. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeśli nie zostali posłani, jak napisano? O, jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie. Mówi bowiem Izajasz, Panie, któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. I odnośnie tego fragmentu chcę powiedzieć na początku, że ja bardzo wiele razy słyszałam o Panu Jezusie. Ale przez długie lata swojego życia tak naprawdę Go nie znałam. Chodziłam raz na tydzień do kościoła, ale nigdy się nie zastanawiałam nad tym, kim On jest. Nigdy się nie zastanawiałam nad tym, co On dla mnie uczynił. Prawdę mówiąc, Pan Jezus był dla mnie tylko jakąś figurką wiszącą na krzyżu albo jakąś postacią z obrazka, która nie ma żadnej mocy. Jednak prawie 3 lata temu poznałam prawdę, która zmieniła moje życie i właśnie chcę wam o tym opowiedzieć. Ja akurat wychowywałam się w rodzinie, gdzie będąc małym dzieckiem nigdy nie zaznałam miłości, nigdy też nie zaznałam akceptacji. Kiedy byłam małą dziewczynką, pomimo tego, że jestem najmłodsza z rodziny, to tak naprawdę nigdy nikt nie przyszedł, aby mnie przytulić i też nigdy nikt nie przyszedł powiedzieć o tym, że mnie kocha. Mój tata był uzależniony od alkoholu i odkąd sięgam pamięcią, nie mieszkał już z nami w domu, ponieważ musiał się wyprowadzić. I pomimo tego, że ja z moim tatą widywałam się od czasu do czasu, ponieważ mieszkaliśmy całkiem niedaleko siebie, więc mieliśmy taką sposobność, to tak naprawdę nigdy nie zaznałam ojcowskiej troski, nigdy nie zaznałam ojcowskiej opieki. Reszta mojej rodziny też za bardzo się mną nie interesowała. Chociaż mieszkaliśmy pod jednym dachem, to w zupełności byliśmy dla siebie obcymi ludźmi. Nie mieliśmy nigdy ze sobą żadnych relacji. Dlatego jeśli miałam jakiś problem w swoim życiu, to zazwyczaj to wszystko trzymałam w sobie, ponieważ nawet nie miałam żadnych przyjaciół, do których mogłabym pójść i zwierzyć się z tego wszystkiego. Bardzo często również w domu mi powtarzano to, że do niczego się nie nadaje. Mając około 13 lat, również zaczęłam porównywać się z innymi dziewczynami. W tym wieku zaczęły dochodzić do mojego życia kompleksy. Zawsze uważałam, że jestem gorsza od innych. Zawsze uważałam, że jestem brzydka, że nigdy nie znajdę sobie męża. I to wszystko spowodowało, że w wieku 16 lat po raz pierwszy próbowałam zakończyć swoje życie. Połknęłam wtedy tabletki, ponieważ myślałam, że to jest jedyny sposób na rozwiązanie moich problemów. Jednak wtedy nie zdawałam sobie nawet sprawy, dokąd bym trafiła. I po tej nieudanej próbie samobójczej zaczęłam szukać tej miłości w ludziach, zaczęłam szukać tej miłości przede wszystkim w mężczyznach. Mając około 18 lat, poznałam nawet fajnego chłopaka. Na początku było, można powiedzieć, jak w bajce. Zakochaliśmy się w sobie.
Jeździliśmy na wspólne wycieczki, chodziliśmy do kina, na różnego rodzaju imprezy. Chcieliśmy nawet pobrać się ze sobą. Jednak po 3 latach naszego związku on mnie nagle zostawił, a ja wtedy po raz kolejny straciłam nadzieję na to, że w moim życiu znajdzie się ktoś, kto mnie pokocha. I wtedy po raz kolejny próbowałam zakończyć swoje życie, ponieważ nie chciałam żyć dłużej bez miłości. Nie chciałam żyć dłużej w taki sposób, w jaki żyłam. I mając 21 lat, postanowiłam wyprowadzić się z domu. Podjęłam wtedy pracę, zaczęłam wynajmować mieszkanie i spotykałam się z wieloma mężczyznami, sądząc, że któryś z nich da mi to, czego potrzebuję. Sądząc, że któryś z nich da mi miłość, której ja szukam. Ale w rzeczywistości każdy jeden wykorzystywał mnie dla własnych przyjemności. I żaden z nich nie był w stanie wypełnić tej pustki, którą miałam w swoim sercu. Ale pewnego dnia na mojej drodze Bóg postawił człowieka, który mi zaczął mówić o Bogu, który mi zaczął mówić o Panu Jezusie, o tym, że On mnie bardzo kocha i że może zmienić moje życie. I na tamten czas w ogóle się tym nie interesowałam, ponieważ ja zawsze uważałam, że takie tematy są dla księży albo dla starszych ludzi. Jednak wiedziałam, że w moim życiu jest wiele rzeczy, z którymi nie potrafię sobie poradzić. Nigdy nie potrafiłam szanować swojej mamy, ponieważ czułam do niej żal, czułam do niej nieprzebaczenie z tego powodu, że zawsze faworyzowała mojego brata. Ale też nie miałam dobrego wzorca, jeśli chodzi o tą sprawę. Też nie potrafiłam sobie dać rady z pożądliwością, która była w moim życiu. Wiele razy również kłamałam, ponieważ bałam się przyznać do tych rzeczy, które robiłam. Wiele razy chodząc na dyskoteki albo na różnego rodzaju imprezy, upijałam się do tego stopnia, że pod wpływem alkoholu robiłam rzeczy, których nigdy po trzeźwemu bym nie zrobiła. I ten człowiek też mi powiedział takie bardzo ważne zdanie. Powiedział mi o tym, że tak jak każda rzecz, z której korzystamy tutaj na ziemi, potrzebuje instrukcji użycia, aby dobrze działać, tak samo człowiek potrzebuje instrukcji dla swojego życia, aby być szczęśliwym. I właśnie taką instrukcją jest Biblia, ponieważ to Bóg nas stworzył i On wie najlepiej, co jest nam potrzebne. I dopiero po tych słowach zaczęłam się nad wszystkim zastanawiać. Stwierdziłam, że faktycznie coś w tym musi być. I zaczęłam na swój sposób szukać Boga. Zaczęłam wtedy chodzić częściej do kościoła. Zaczęłam kupować różne książki na temat świętych, różnego rodzaju filmy. Nawet w mojej głowie pojawiły się myśli, aby zostać zakonnicą, ponieważ myślałam, że w ten sposób przybliżę się do Niego. Jednak te wszystkie moje wysiłki były do niczego, ponieważ w dalszym ciągu żyłam w grzechu, od którego nie mogłam się uwolnić. W dalszym ciągu robiłam te wszystkie złe rzeczy, z którymi nie potrafiłam sobie dać rady. I może minęło 2 lata od spotkania z tym człowiekiem, kiedy będąc w swoim pokoju całkowicie sama, klęknęłam na kolana i zaczęłam wołać do Pana Jezusa. Ponieważ dopiero tego dnia zrozumiałam, że przez całe życie szukałam miłości, akceptacji w ludziach, że szukałam miłości, akceptacji w mężczyznach, a grzesząc krzywdziłam tego, który swoje życie oddał za mnie na krzyżu. I ja wtedy zrozumiałam, że nikt nie jest w stanie mnie kochać bardziej niż On. Więc zaczęłam płakać i zaczęłam przepraszać za te wszystkie złe rzeczy, które czyniłam w swoim życiu. I w jednej chwili, to było w imieniu sekundy, kiedy wypowiedziałam te słowa, Pan Jezus przyszedł do mnie i zabrał ode mnie cały ciężar, który nosiłam na swoich plecach przez 24 lata swojego życia. On w jednej chwili uwolnił mnie od tego wszystkiego, z czym ja nie dawałam sobie rady, a przede wszystkim wlał w moje serce miłość, której tak długo szukałam. I chociaż ja wtedy jeszcze nie wiedziałam dokładnie, co się wydarzyło w moim życiu, to jednak na drugi dzień, kiedy wstałam rano, wiedziałam, że jestem już zupełnie inną osobą. Wręcz przestałam się interesować tymi rzeczami, które interesowały mnie wcześniej. Przestałam prowadzić tematy na jakieś rozmowy na jakieś dziwne tematy. Przestałam
się interesować tymi serialami telewizyjnymi, które oglądałam wcześniej. Wręcz zapragnęłam mieć relacje z ludźmi, którzy mi będą mówić o Bogu, którzy mi będą mówić o Panu Jezusie. I tak w maju od tamtego wydarzenia minie 3 lata i szczerze mogę przyznać, stojąc tutaj przed wami, że od tamtej pory naprawdę jestem szczęśliwą osobą. Ponieważ dopiero od tamtej pory wiem, że moje życie ma sens, wiem również po co żyję na tym świecie i wiem dokąd zmierzam. Pan Jezus dał mi również wspaniałych przyjaciół, dał mi wspaniałą rodzinę. Jeśli to będzie Jego wolą, to w tym roku prawdopodobnie wyjdę za mąż. I tak naprawdę niczego mi w życiu nie brakuje, ponieważ właśnie to Pan Jezus wypełnił tą pustkę, którą miałam w swoim sercu. I naprawdę jestem wdzięczna Panu Jezusowi za to, co On dla mnie uczynił. Ja też nigdy nie pomyślałabym o tym, że będę stać przed tak dużym gronem, tak jak teraz jeździmy, że będę w ogóle opowiadać o tym wszystkim. Ja byłam akurat zawsze tak nieśmiałą osobą, że kiedy widziałam jakąś większą grupę ludzi, to zazwyczaj albo chodziłam dookoła, albo uciekałam. Jednak Pan Jezus na tyle zmienił moje życie, że dzisiaj mogę stać tutaj przed wami. Ale przede wszystkim dlatego, aby to Jemu była oddana za to chwała i aby dać również nadzieję innym ludziom na to, że ich życie może się zmienić. Tak jak kiedyś tą nadzieję dał ktoś mi. Dlatego dziękuję za to, że mnie wysłuchaliście i niech was Bóg błogosławi.